Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Fallout 4. Ja jestem trochę podbudowany. O cholera, Cotsworth, twój zły brat bliźniak. A może dobry brat bliźniak? Nie wiem, nie chcę, wiesz, oceniać niepotrzebnie, ale domyślam się, że zły. Ja jestem bardzo podbudowany waszymi komentarzami z poprzedniego odcinka. Po pierwsze, że no to jest gra w dużej mierze o eksploracji, więc mam się nie przejmować tym, że większość odcinków polega na eksploracji. Po drugie, za wszelkie hałasy w tle przepraszam, ale koty się właśnie obudziły, bo one uwielbiają się obudzać, jak zaczynam nagrywać. Po trzecie, byliście bardzo wyrozumiali co do moich... Co do moich faili do tej pory wszelakich, za co bardzo wam dziękuję. Już mi lepiej. No dobra, no nie. Nie, strasznie wysoką czułeś myszy. Cześć. Nie mam broni, zobacz. Jak się szybko wyciąga, dobra. Are we cool? O, chyba, no, witamy w galerii, no dobra. Tak? Tak, to ja. To właśnie ja. Osoba zarządzająca. But staff and employees are permitted on the grounds, of course. If you have any questions, I'd be happy to assist you. Okay. Why is the Galleria closed? I'm sorry, but due to pending litigation, I am unable to comment. Please direct your inquiries to the General Atomics Legal Affairs Division. Who's the director? General Atomics Patented Director Management System, DMS. Is responsible for coordinating the actions of the robots here at the Galleria. The director allows the Galleria to operate autonomously without the need for human intervention. To czym jest dyrektor? What is this place? The General Atomics Galleria is the shopping center of tomorrow today. Our wide array of stores are staffed entirely by the General Atomics line of robots, showcasing the reliability... Okej, sprytny krok reklamowy, te 200 lat temu, na pewno. Come in and experience the General Atomics difference. That's all. Very well, enjoy your visit. Dobra, pytanie, czy mogę podpaść komuś tutaj na tyle, że po prostu te wszystkie roboty się na mnie... bardzo gwałtownie rzucą, no ale dobra, dobra, raczej spoko, mamy punkt szybkiej podróży. Galeria Atomics, chyba nawet mi się wrzucił kolejne wspólnoty, różne, o proszę bardzo, zgłoś się do ziomeczka. No dobra, no to... Himmel Jadwiga, zgłaszam. Cotsworth, czekaj na mnie. A, dobra. A, do, w pomniku, dobra, no myślałem, że to będzie jakiś taki, wiecie, kamienny pomnik. Głupi ja. Ścierwo, mówisz? Cotsworth, chodź tu! Będziemy oklepywać. Co tam? Quick save. I'm not a criminal. Then what are you? Vandal? Mercenary? Communist? Wait, the grand reopening? Are you grand reopening supervisor 18 Alpha? You're late. Dokładnie tak. Yes. Yes, that's right. Manual authorization of the grand reopening requires authentication, so I'm going to need to see your ID, sir. Udawaj, że jest na czerwono, raczej ten, ale to powinno przejść. Manual activation? Is there any other kind? Irrelevant. Now awaiting manual activation.
Please present your employee ID. Dobra, czy to jest kategorycznie niemożliwe? Czy z pewną... Nie, dobra, nie będę ryzykował. Wiem, że było mi to tłumaczone, ale te kolory były jakieś takie dziwne, nie pamiętam. Oh shit! Wypadł mi, O chuj. Niedobrze! Nie lubimy się! Codsworth! Uciekał! O kurwa! Nawet nie jestem zły, to mogę. Dobra, nara, ja nie mam ten, nie jestem. Ja jestem gotów na takie rzeczy. Mogę w dół? Chyba mogę. Bye! Jak dorwę identyfikator, to przyjdę. Ja pierdolę! No nieźle, dobra, ale czy ja mam jakieś te? Codsworth, bo cię zgniotę. Może w charyzmę bym sobie poszedł, co? Dobra, i tak mam save'a. I tak mam save'a, więc... Wbijmy sobie dwa punkty jeszcze w charyzmę. I uważaj! Yeah! O, dobra. To tylko Bethesda. Dobra, wróćmy tam. Wróćmy. Chodź! Je... O, fuck! Kurwa! Z powrotem! Zjedziemy... Nie, musimy... Dobra, weź tam jedź ze mną, co? Bo chłop nie, po prostu, no, nie był zbyt przyjazny. Dobra, zobaczymy, jak ta perswazja nic nie da, to się wczytam po prostu i idziemy stąd w cholerę, no bo ewidentnie... Jest delikatnie za wcześnie, żeby tu być. A ja tam w pojedynkę... W sumie może nie strzelać, tylko może powinienem go łomotać moim kluczem do kół. Chodź tu, chodź, weź się tu wci... O, właśnie, no i teraz jedziemy. Teraz jest inna rozmowa w ogóle, może mi pomożesz w ogóle, co? W tej rozmowie. W jakikolwiek sposób. Dzień dobry, widzimy się pierwszy raz, pan mnie nie zna, ja pana znam. Dobra, no to już znamy. Nie jestem przestępcą. Tak, to ja? O, i tak ciężko. No dobra, spróbujmy. Okej, teraz pykło. Dobra, Codsworth, udało się! Co on będzie kombinował teraz? Zgłoś się do dyrektora, ukończono przetwarzanie aktualizacji. No widzicie, czyli... No, pytanie, czy charyzma im pomogła, czy po prostu rzut kostką teraz wpadł inaczej i... I tak czy siak się udało. No bo charyzma odpowiada za takie rzeczy, nie? Zresztą i tak chciałem mieć wysoką, więc... Dobra, open for business. Aha, 15 dolków, okej, okay. Odmaszerować. Możemy coś pogadać jeszcze, czy dismissed? Dobra. Codsworth, udało się, nie wiem co, ale coś się udało. Spadamy stąd, kolego. Nie! Mogłeś użyć silniczków, żeby sobie zamortyzować upadek. Ale mnie rozjebał po prostu, mistrzu, nie, już musiałem zerknąć, czy nagrywam. Różnie takie rzeczy się nie nagrywają, się nie kamerują! Kurwa, rzeczywiście, dobra. No to co, rozejrzyjmy się tutaj. Może jakieś komiksy, których 40 tysięcy już ominąłem? Albo jakieś inne rzeczy. Bourbon bardzo chętnie, bo rozumiem, mogę sobie brać rzeczy, tak? Dzięki bardzo. Zaczynamy zbierać śmieci. Tak, a przeszkadza ci to? Bo minie, nabój. Uuu. Bierzemy absolutnie basen, bugle, czajnik, kurna, kubek, wszystko bierzemy. To takie dziwne, jakby tu bardzo ciepło było. Czy jest tu bardzo ciepło, ziarenko? Kurna, dawaj.
jest chyba na tyle gorąca, że... Handel! What else do you have? I'd offer you a selection of our world famous donuts, but I'm afraid... Czy to jest tak, że konkretny sprzedawca kupuje konkretne rzeczy, czy można każdemu wcisnąć wszystko? W sumie teraz nie bardzo mam rzeczy, żeby mu posprzedawać. Dobra, on ma to. Nie, nie, płyta grzewcza. Aha, bo ma śrubę. I elektronikę. Mi tam była potrzebna do czegoś ta elektronika. Nie pamiętam już do czego, ale dobra, wezmę. No i co, mogę mu sprzedać standardowy magazynek, bo to raczej, nie wiem, czy to będę używał, czy nie. A sprzedam mu. Najwyżej będziecie krzyczeć. Trudno. Bezpiecznik, bourbon, Boston Bugle, tkanina, bomby cukrowe i inne takie... W sumie nie wiem, co ja mu mogę sprzedawać, a czego nie mogę mu sprzedawać. Co jest dobrze sprzedawać, a... Przepraszam, popłułem się. Co jest dobrze sprzedawać, a czego lepiej nie sprzedawać? Nie wiem, tak się podekscytowałem... tak się podekscytowałem w końcu jakimś handlarzem, że teraz aż nie wiem, co mu dać, nie? Obrączkę ślubną męża, bo spylę. Dobra, nie wiem, po prostu nie wiem. Anulować? Nie. Jakby... Niechaj dojdzie do transakcji. Sprzedaj. Tak w Gotiku widzę. Halo. Oj nie, kurde, oddawaj to. Czy ja teraz jestem stratny? Książkę mu chyba jeszcze dałem, nie? R zaakceptuj, no o to mi chodziło. Dobra, bo to, tylko to mu spyliłem z powrotem, nie? Nie wiem, czy to mam mniej, czy mam więcej, słodka bułka. Dobra. R zaakceptuj, nie widziałem. Tak, zatwierdzić wymianę. I nara. Dobra, okej, okay, fajnie. Jestem ciekaw, że coś tu się... O! Nie no, nie będę się bił z robotami, nie? To jest... Ale widzę, że fajne macie, kurna, wspomagacze. Przedwojenne... A, że jak na czerwono, to znaczy, że kradzież raczej nie będzie... Kradzież raczej nie będzie... tolerowana, ma się rozumieć. Ciężarki mogę w ogóle, no ale po 10 kilo to ja się zaraz przeciążę, nie będę z tym łaził, nie? Rękawice se wezmę, daszek, ciężarek 12,5. Sztryk. Dobra, fajne miejsce, ale no nie spędzimy tutaj całego odcinka. Idziemy dalej, moi drodzy, idziemy dalej. Ja tu sobie tylko jeszcze trochę przearanżuję biurko. Idziemy dalej, no chciałem iść tędy do Diamond City. No to idźmy tędy do Diamond City, no i może znajdziemy coś jeszcze. Ciekawego. O! No, będzie wybuchał? Tak? No, może znajdziemy coś tu jeszcze ciekawego. Nie słyszę już tego syczenia w słuchawkach. Podobno to mogłem mieć jakąś nieaktywną stację radiową po prostu. Wyekwipowaną, że tak powiem. Chciałem to... Ej, tam chłop wędkuje. Idziemy do chłopa. Chciałem to dzisiaj wyłączyć, ale zacząłem grę i wszystko jest okej. Ogólnie ściszyłem trochę muzykę, bo ktoś też pisał wcześniej, że jest za głośno i faktycznie jak trafiłem na jakiś fragment, jak montowałem, to była turbo za głośno. Więc jest to połowę chyba ciszej teraz, więc powinno być to bardziej przystępne. I co jeszcze? Aha, odnośnie modyfikacji broni. Polecaliście, żeby zainwestować przede wszystkim w celownik, bo co z tego, że będę zadawał miliony obrażeń, jak nie będę trafiał? Ja muszę przyznać... Słuszna uwaga bardzo. Co tam jest, kurna, za jakiś radioaktywny... Króliko... Piżmak... Wyciągaj broń! Dobra. Ja tam, Cotsworth, żyjesz? Ja nie myślałem, że to będzie, kurna, bandyta jakiś pieprzony. Bandycka łajza, dokładnie. No, nie znalazłbym lepszego określenia. Dobra, ale faktycznie, o kurna, błotniak łowca. Ciężki temat, widzę. A, bardzo ciężki temat. Dobra, błotniak łowca. Zajmij się naszą bandycką łajzą. A mnie zostaw w spokoju. Przepraszam, że cię naruszyłem. Bym se tu wszedł? Okej. Okay. Gdzie jest moja ta? Dwurura.
Jeb! O nie. Nie wzruszą. Niestety. Ale zaraz zdechnę. Nie, nie, nie. Nie to! Kurwa, muszę sobie steampacka przypisać gdzieś do jakiegoś... lepszego, szybkiego wyboru. A dobra, ja myślałem, że... mam dozwolone więcej strzałów. Dobra, weźmy sobie... no, niech będzie Mołotowa. Jak dobrze pamiętam, rzucało się altem. To gdzie on jest teraz? Cotsworth, rozumiem. Nice! Coś mu tam zrobiłem. Nie no, raczej chyba tylko... tylko i wyłącznie tym już się będę posługiwał. Au! Mam ranną nóżkę. I cały jestem ogólnie ranny. Dobra, no potężna... potężna przeprawa. Czy mnie to nie powinno być z racji tego, że to jest tak silny przeciwnik, czy... no ekstra! Tak, będziemy robić to... wiecie, chciałem szybko rzucić, żeby... żeby on mi nie zdążył nic zrobić. Dobra, no mam jeszcze dwa odłamkowe, więc możemy ewentualnie spróbować. Domyślam się, że odłamkowego nie mogę zbyt długo trzymać w ręce. Oh yeah! Kto jest teraz frajerem? Nie, są błotniaka. No, czy mnie tu nie powinno być? Z racji tak trudnych przeciwników. Twardzony bandycki napierśnik, ale jest jakiś lepszy, ja go wezmę. Workowa maska, uprząż. Żyjesz? Radio, interakcja, śpiwór, odpocznij. Nie wiem, czy chcę tu spać. Tak szczerze mówiąc. No ja myślę, że ze z chłopem pogadam, spytam, czy biorą. Kurde, a ten mnie po prostu zanihilował i ten... szczuropiżmak też tu przylazł. No dobra, no niewiele poza tym, to jakaś pułapka na kraby. Dobra, Cotsworth. A w sumie spróbujmy tu odpocząć, zobaczmy, co złego może się zdać, prawda? No myślę, że bardzo wiele... przecież ja na F5 mogę zapisywać już przyzwyczajenia z gry na padzie. Dobra, jest 8, no to tak... niech będzie 11 godzin, 10... nie, niech będzie 10. Do 6. Pytanie, czy coś mnie może tutaj zeżreć? Nadal trochę ciemno. I oczywiście pada, no ale trudno, no. Lecimy, lecimy dalej, może rzeczywiście tym brzegiem. Ciemny staw. Kurde, tu jest dosłownie wszystko zaznaczone i chyba do wszystkiego, jeśli dobrze rozumiem, mogę... cisnąć fast travelę, no więc w sumie spoko. Dobry system, muszę przyznać. Ja jeszcze chciałem Lexington, pancerz, fabryka samochodów, kino samochodowe, cuchnące wysypisko. Jestem blisko tego wszystkiego. A tu co jest? Cambridge Polymer Labs. Czy ja mam coś, jakieś dane na ten temat? Nie wiem. No dobra, idźmy w tym kierunku. Tu widzę na radarze masa rzeczy mi się zaczyna rysować. No tak, to jest jakaś większa osada, jakieś miasto. Pytanie, czy będzie przyjazne, czy raczej... niekoniecznie. Pogoda raczej nie zachęca na cokolwiek. Nie wiem, ta broń mi się wydaje dość ciekawa. Myślę, że tutaj jakby jej zamontować właśnie jakiś lepszy celownik, to można by się bawić już trochę lepiej. Nie wiem, na ile moje rozumowanie... o, albo inaczej, czy jest jakiś typ broni, który jest po prostu top of the top, nie licząc tam działka obrotowego, na przykład? Takiej normalnej broni, jakiś top of the top, która jest lepsza od wszystkich innych. Czy raczej na zasadzie, z czego ci się tam wygodniej strzela, to se z tego korzystaj. No bo skoro można równie dobrze bronią białą się tutaj posługiwać, no to... i zwyciężać z sukcesami. No to chyba nie ma też większego znaczenia, z jakiej broni palnej będę korzystał, prawda? Więc jeśli ten karabin mi się podoba, to... domyślałbym się, że... mogę sobie z niego normalnie korzystać. Kawusia! No niestety. Wejdziemy? Nie wejdziemy. Nie. Gastrołapa! Czy wylosuję ciasteczko?
Oczywiście, że nie. Nawet się nie zacisnęło. Nawet nie próbuję udawać, że da się tu wygrać. Dobra, los warsztatos. I to jest... Nie, to nie jest warsztatos. Stanowisko chemiczne. Takiego chyba jeszcze nie widziałem. Też nie, domyślam się, że w sanktuarium jest. No ale dobra, zobaczmy, co ja tu mogę... Czy coś mogę w ogóle? Amunicja do szybkiego strzału, fajerwerki, granaty, lekarstwa. Nie mogę. Steampack. Antyseptyk. Nie mam antyseptyku. Ślina komara. No ekstra. Granaty, miny, prochy, pułapki użytkowe. Co jest na przykład? Płyn obróbkowy. Amunicja do szybko strzału. Nic nie zrobię. Nie mam w ogóle. Nie mam materiałów na nic. Spadamy stąd. Stanowisko chemiczne. Blablabla. Ogólnie nad pancerzem muszę się też zastanowić. Ja myślę, że gdzieś pomiędzy odcinkami w pewnym momencie... Albo być może jak trzeba będzie się przesiąść na grę od nowa, po update'cie, to trochę się zainteresuję właśnie pancerzem i tak dalej. Zrobię to poza odcinkami, po prostu jakoś, o kurwa. No dobra, może to są po prostu wędrowni handlarze, bo tak trochę wyglądają. Dzień dobry! Halo, dźwięk. Dzień dobry! Lucas Miller. Strażnik karawany, o! Co tam? No widzisz, co masz na sprzedaż? Tak, tak. Pojąłem aluzję. Co tam masz? Co ty pierdolisz? Wiadomo, że musi być ładnie. Brudny niebieski garnitur. Czempioński ochraniacz na rękę. No brzmi czempiońsko, ale mnie absolutnie na niego nie stać. Gogle z taśmą. W ogóle mnie to na niewiele tutaj stać. Lewa nagolnica modliszki. 14 tysięcy? Kogo stać na takie rzeczy? Materiałów widzę masz dużo. Metalowy napierśnik, metalowy ochraniacz. Ile by mnie to wyniosło? No tyle, że byłoby mnie stać na metalowe części, bo ja mam, zdaje się, będzie to, co ja mam teraz na sobie? Ja mam skórzane chyba, nie? No, skórzane ochraniacze. No coś tam sobie ulepszyłem, żeby mieć więcej udźwigu, no ale to już trudno, nie? Jeśli mogę biegać w metalowym, bo jest... Aha, jest kara, faktycznie, są kary do wytrzymałości. Ale to chyba porównuje moje obecne, nie? Bo jak mam ochraniacz na lewą nogę, no, to tu mam wytrzymałość 5, jakkolwiek to rozumieć, a tutaj 3, ale za to no, jest bardziej odporny. No pytanie... Nomadyczny ochraniacz, Jesus, okularki przeciwsłoneczne, peruka. skórzany ochraniacz. No ja mam skórzane ochraniacze. Pytanie, czy mogę go sobie zrobić, żeby miał tyle tytułów, co moi wykładowcy na studiach. Pojemny, wygotowany, nadzwyczajny w filologii oksenfurskiej. No bo jeśli tak, no to bez sensu to kupować, nie? Skoro jestem w stanie. Skórzany ochraniacz napy. Szkoda, że się nie da rozwinąć tego bardziej. Skórzany napierśnik, skórzany ochraniacz. No dobra, no fajne masz rzeczy, ale nie wiem co brać absolutnie, więc wolałbym najpierw skupić się na upgrade'ie tego, co ja mam. Fajnie, jakby chłop był zaznaczony cały czas na mapie, no ale nie jest niestety. Szpital, o, no ciekawostka. Dobra, ja muszę bardziej chyba na południe się kierować, nie? No, zdecydowanie. Południowy zachód nawet bym powiedział. Więc w sumie fajnie było się przyłączyć do nich. I wędrować sobie razem z nimi, no ale idą dość wolno, więc... Muszę trochę przyspieszyć. No ale dobra, no to już czuję się trochę pewnie, bo jak się zacznie strzelanie, no to domyślam się, że mogę się gdzieś tutaj za nimi schować i w jakiśkolwiek sposób pomogą. Dobra, ten szpital by mnie interesował, bo tam pewnie mogę znaleźć dużo rzeczy, które ewentualnie będę mógł potem przerobić sobie na moje własne steampaki. Czy to jest szpital? Nie mam pojęcia, jak tu mogą wyglądać szpitale w tym świecie, ale jest dużym, sterylnie wyglądającym za czasów
świetności przynajmniej budynkiem, więc domyślam się, że to jest właśnie szpital. Zobaczmy, tu są drzwi. Zamknięte! Ekstra! A dobra, może tu jest chyba oficjalne wejście. Może zobaczymy. Oj, super mutant. Oj, niedobrze. Quick saving. A nie, dobra, już jesteśmy widoczni. Piu. Chociaż na super. O kurwa. Ała. Na super mutanty całkiem właśnie działało. Działała broń biała. Z tego co pamiętam. Czy handlarze się wkurzyli i mnie łomotają? Nie. Co tam jest? Kurwa mać, co to było? Dobra, bo ja nie wiem, w co ja się tu wpakowałem właśnie. Nie wiem, kto jest teraz przeciwko mnie, a kto jest ze mną. Tu coś dziwnego do mnie strzelało. Syntek Włóczęga. Ja mu też spróbuję może z tego najebać. Uciąłem mu chyba coś. Nie masz szans z moim kurna kluczem do pół rur, nie wiem, nie pamiętam. Lasy, dobra, nieważne, biorę. Ogniwo fuzyjne, dawaj. Czy oni byli w zmowie? Czy on tu się po prostu... O kurde. Hold up. Sztryk. Dawaj go silnym. No kurde, dawaj go silnym. Dobrze, przepraszam. Wydarłem, zabił mnie, noż, kurwa. Quick load. Nie zwracałem uwagi na życie. A dobra, bo my tu przed mutantami jesteśmy zapisani. Dobra, no to ja bym zrobił ten sam myk. Wyciągniesz broń? O Jezu, bo to jest jakiś samobójca. Zamachowiec, dobra. I super mutanta mi już załatwił tamten typek. Znaczy załatwił swojego kolegę. No to ja się wychiluję. Już teraz nie będę próbował uskuteczniać tutaj jakichś silnych ataków, które mi zostaną moment przerwane. Tylko po prostu im... A może teraz? No nie no, kurwa! Teraz Coldsword przyjechałeś, teraz ty mi nie jesteś potrzebny w ogóle. Dobra, ja może nie miałem staminy na ten. Nie, o to nie chodziło. A właściwie? No okej, dobra. Czyli trochę bez sensu tych silnych ataków używać, jeśli nie jestem jakby przekonany, że jestem w stanie go dokończyć, że tak powiem. Coldsword po nóżkach. Po głowie. Czemu mówisz na mnie brzydko? Czemu mówisz na mnie od kolorów? Dobra, czekaj no kolego chwilę. Nie, ja naprawdę muszę sobie przypisać tego... Steampaka, kurwa, gdzieś na szybki wybór albo coś, bo to jest niemożliwe, mam go na ile? Na zero. To bardzo daleko. Dobra, jeszcze raz. No nie, teraz to byłem akurat w pełni wyleczony, więc zmarnowałem, ale i tak pewnie zaraz umrę, więc... Dobra. Bardziej zachowawczo może, co? Bo on atakuje, ja się mogę bronić. O, wtedy... Odejdź ode mnie! Nie ten! Ja myślę, że jak w niego strzelę, to po prostu wybuchnie. Odejdź ode mnie! Kurwa mać! Co to za bydle? Mutogar! Zdychaj, mutogarze! Zaraz ja zdechnę. Nie! Ja pierdolę, to chyba naprawdę nie powinno być w tych rejonach. Czy ja już nie muszę kończyć nagrywania? No faktycznie bym musiał już. Dobra. Koniec. Od razu trzeba było. Dobra, chill. Chill, Coldsword tylko musi wstać. No i tam to jeszcze cholerne syntetyki zostały. Dobra, to F5. Co, nie ma ich nagle?
Są. Synteki, nie syntetyki, przepraszam. Dawaj, Cotsworth, bierz ich. Okaż się pomocny w końcu. A ja postaram się okazać celnym. No, strzały w głowę są dość skuteczne. Rzecz do odnotowania. Ale rzeczywiście, jakiś fajny, kurde, kolimatorek tu by był jak najbardziej wskazany. Także ja przed następnym... Możesz zejść mi z linii strzału, Cotsworth? Także ja postaram się do następnego... God fucking damn. Do następnego odcinka ogarnąć sobie lepszy sprzęt po prostu. I może lepszy skill, ale tu bym nie trzymał mnie za słowo. Skórzany ochraniacz. Dobra, fajne ma rzeczy, wezmę. Przynajmniej te fajnie brzmiały. Nie chciałem zmieniać. Nabój, rurka. Wezmę te. Mają plusik przy sobie. Za dużo dźwigam, nie mogę biegać. I czy to jest też tak, że jak za dużo dźwigam, to nie mogę fast travelować? Zaraz zobaczymy. Sanktuarium. Czy chcesz odbyć szybką podróż? Tak. Tak. Nie mogę, za dużo dźwigam. Dobrze. Okej, to jest rzecz, którą chciałem wiedzieć. Dlatego wyrzucimy sobie... Nie wiem, muszę tą sukienkę w ogóle założyć kiedyś. Co? Czy ja nie mam jakiegoś... Ten pistoletu, który... No to jest fajne, to z tym się będę chciał zainteresować. Deska. Obrażenia 18. A mój klucz 27. No to nie, to jest w ogóle bez porównania. Dobra, wyrzuć. Wyrzuć, okej. Okay. I możemy zrobić fast travel. To ja robię fast travel do domu. Tam spróbuję się jakoś lepiej przygotować na te wszystkie wypady. No i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Hej, pa.